Cześć Rosa, witajcie w kąciku retrogracza. Moi drodzy, 5 lutego w Dortmundzie znowu mamy retro giełdę. Pojechałem tam wraz z synem i to, co zobaczyłem i co mnie spotkało i co mogłem kupić, chcę wam przedstawić w tym materiale. Zapraszam. Już od samego początku przywitały nas postaci z Gwiezdnych Wojen. Zobaczyłem coś takiego pierwszy raz i byłem w totalnym szoku, jak genialni ci ludzie byli poprzebierani. I nie tylko z postaci z Gwiezdnych Wojen. Jak tu zaraz zobaczycie, oprócz mnie było tam doprawdę dość dużo osób. Tutaj sprzedawał swoje produkty twórca mieczy świetlnych, naprawdę działających, robiących dźwięki, które znamy z filmów, z trylogii. Były również postaci z innych filmów. Po prostu było genialnie. Potem przeszliśmy z moim synem na stanowisko z książkami. Były tu różne komiksy, dość drogie moim zdaniem, ale potem był tutaj również twórca, autor tych książek, który rozdawał autografy i dedykacje dla wszystkich tych, którzy chcieli kupić jego książki, jego komiksy. I to była taka fajna smaczek dla wszystkich. Potem przeszliśmy dalej, zobaczyliśmy automat do gry Donkey Kong, Pong, Galaga. Naprawdę było tu chyba w sumie 99 gier, które można było zagrać. Tutaj widzicie, z tyłu mamy Vertex, mamy Pong i chyba, powiem wam, zrobił mi się wielki smak na Ponga. Były również postaci z Simpsonów, były z Gwiezdnych Wojen, były Żółwie Ninja, Ghostbustersy. No po prostu gęba się cieszyła z tych wszystkich rzeczy, które mieliśmy. Albo w latach 80., w końcówce lat 80., lub też przeglądaliśmy seriale przez satelitę, po prostu wracały wspomnienia z dzieciństwa. Kto nie oglądał w telewizji polskiej w swego czasu przygody He-Mana? Tutaj były komiksy w twardej oprawie, przepiękne, ale jak sami widzicie, ceny troszeczkę zbyt duże jak na moją kieszeń, ale może kiedyś skuszę się na taki komiks, żeby mieć w swojej kolekcji. Tu mieliśmy postaci, zobaczcie, z Brave Star, była bardzo drogie. Mieliśmy postaci z innych gier i komiksów z lat 80. No po prostu święto dla każdego retromaniaka. Jeżeli chodzi o książki, komiksy, proszę bardzo, samochód z Ghostbusters. Tutaj mamy postaci z Żółwi Ninja i wiele, wiele różnych zabawek, o których kiedyś marzyliśmy, mając telewizję na przykład satelitarną na początku lat 90. A potem znalazłem parę gier. Gry na SNES-a, no ceny niestety również były dość spore. Zaraz wam pokażę niektóre ceny gier japońskich. Nie wiem, dlaczego te ceny były tak drogie, ale zobaczcie tutaj sami. Ceny po 45 euro, po 200 euro, 150 euro. Nie wiem, cóż to za gry, ale ceny mnie rozwalały. Potem mój syn znalazł skrzynkę z grami za 5 euro. Tutaj, jak widzicie, Super Mario Galaxy 2 na Wii. Summa summarum, dogadaliśmy się ze sprzedającym, że niektóre rzeczy, które kupiliśmy, a nie kupiliśmy ich zbyt dużo, potem wam pokażę, kupiliśmy po 3 euro, po 2 euro za sztukę. Dlaczegożby nie? Zobaczcie, tu mamy też gry na Sega Mega Drive. Zobaczcie te ceny, 70 euro. Kolejne 70 euro, Ghosts and Goblins. Sprawdziłem potem w eBayu, czy takie ceny naprawdę istnieją. I faktycznie takie gry są teraz w takiej cenie. Totalny koszmar dla każdego, który by chciał kupić takie gry, bo trzeba mieć naprawdę głęboką kieszeń z dużą ilością gotówki. Kolejny koszyk i kolejne gry, tym razem na Dreamcast, a tu już ceny były dość ludzkie, powiedzmy dość znośne dla każdego, kto mógłby chcieć kupić sobie jakieś tak gry, więc w większości przypadków zobaczcie po 10 euro za grę, więc nie było tragedii, większość tych gier już u siebie mam, więc nie potrzebowałem kupić, ale były również ceny gry na przykład z GameCube'a, z Nintendo 64, na przykład Zelda, Donkey Kong, tutaj już ceny lekko wznosiły się ku górze. Zobaczcie, Zelda zapakowana oryginalnie 120 eurasa. Można też było kupić widokówki z postaci z komiksów. Taka widokóweczka, jak zaraz zobaczycie, będzie kosztowała 2 euro, więc jeżeli ktoś lubi takie pocztówki, można było je również nabyć. A oprócz widokówek mieliśmy też zakupić koszulki, plakaty w formacie A3 z różnych klasycznych filmów
horrorów z lat 30., 40. i tak dalej. Były również płyty winylowe, które ja od pewnego czasu znowu zbieram, ale potem przeszliśmy znowu do kolejnego stanowiska z grami i te gry na dole jeszcze, powiedzmy, jakoś taką trzymały cenę, ale te u góry to już naprawdę nie była moja liga. Za niektóre gry gościu znowu chciał 80, 90, nawet 120 euro. Tu na dole znalazłem teraz Pitfalla, zaraz wam pokażę cenę. Nie wiem, czy ta cena była niska, czy też dość droga. No ale sami zobaczcie, Pitfall na Mega Drive'a, no i cena 15 euro za grę. Czy to jest tanio? Nie wiem, dajcie mi znać w komentarzu. Ja tylko popatrzyłem i stwierdziłem, że inni sprzedawcy mają lepsze ceny, niższe ceny i z tamtymi sprzedawcami można było jakoś dojść do porozumienia, a ten nie chciał po prostu z niczego spuścić ceny. Potem udało nam się znaleźć małe stanowisko z Amigą. Jedna była Amiga z jedną grą, którą pewna kobieta obgrywała. Nie rozpoznałem tytułu tej gry, no ale najważniejsze, że była Amiga i można było na niej pograć. Potem przeszliśmy z naszym synem do sekcji VHS-ów. No i sami zobaczcie, można było kupić klasyczne filmy, horrory, Predatora 2, figurki z Bisa. Z Beavis and Butthead, 20 euro za taką figureczkę. I drogo, i tanio, ale dla kolekcjonera na pewno dobry smaczek. Sam bym to przytulił, gdyby to kosztował może zdychę za figurkę. Były również inne figurki, na przykład tu mamy, nie wiem w sumie kogo to było, ale wyglądało całkiem fajnie. Figurki również gremlinów i taki gremlin też chodził po całej hali. Zaraz wam pokażę zdjęcie. Wszystko, co tu widzicie, można było kupić, dotknąć, obejrzeć. I powiem wam, cała ta retro giełda, te retro spotkanie było naprawdę bardzo udane. Wszyscy byli do siebie mili, uśmiechnięci. Nie było jakichś tam, wiecie, przepychanych, że proszę pana, ja tu stałem, ale to należy do mnie. Nie, nie. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, co lubi, w co chce pograć, w co chce kupić, co chcę obejrzeć, nawet zrobić sobie zdjęcie z osobami, które były poprzebierane w różne postaci z komiksów. Potem udało mi się odpalić jedną z gier, które bardzo lubię na tym automacie, jak sami poznajecie, jest to Gyrus. Przeszedłem tę grę na C64, przeszedłem tę grę na Atarence, no i potem chciałem pokazać młodszej widowni, która stała obok, w jaki sposób gra się w tą grę i o co w ogóle w tej grze chodzi. Nie grałem zbyt długo, bo chciałem oddać innym, młodszym graczom dać im możliwość pogrania w gry, które nas cieszyły, ale samo to, że można było w te gry pograć, naprawdę cieszyły gębę od ucha do ucha. Oprócz automatu mieliśmy tam oczywiście dwie klasyczne konsolki, jedną, którą normalnie nie można już dostać, jeżeli chciałby się ją kupić w normalnej cenie, oraz Pong, klasyka sama w sobie. Zacząłem teraz na podstawie instrukcji od Larka składać samemu takie wiosełka. A na sam koniec, już krótko przed wyjściem, jeszcze zaszliśmy na stanowisko niemieckich pogromców duchów. Tu mamy również po piersie świetnego reżysera, aktora, który dał życie jednemu z pogromców duchów. Jak pamiętacie, zmarł jakiś czas temu. Tutaj pozdrawiał nas jeden z pogromców duchów z Niemiec. Zobaczcie te sprzęty, które to mieliśmy. Oczywiście ta postać z pierwszej części Ghostbustersów. Niesamowita i klasyczna postać. Niektóre wykrywacze duchów. No i same popiersie dla tego aktora. Świetna sprawa. Szkoda, że odszedł tak szybko, no ale tak to czasami bywa. I na koniec tego materiału jeszcze raz pokażę wam całą halę. Tak to wszystko wyglądało. Zaraz jeszcze pokażę wam zdjęcia, które udało mi się zrobić z osobami przebranymi za niektóre postacie z filmów. Zobaczcie je, a potem pokażemy, co kupiliśmy. Zdjęć było oczywiście troszeczkę więcej, ale z wrażenia i z tego wszystkiego, sądząc, że nagrywam i materiał, i robię zdjęcia, okazało się, że coś poszło nie tak i niektóre zdjęcia, które zrobiłem, po prostu nie zostały utrwalone. Tak więc jest jak jest, a teraz wam pokażę jeszcze, co kupiłem i to będzie wszystko z tego materiału. Nie kupiliśmy tego zbyt dużo, ale najważniejsze, że byliśmy i mogliśmy na coś wydać pieniądze,
Mój syn kupił sobie Gran Turismo dwójeczkę, bo bardzo lubi wyścigówki tego typu. Sami widzicie, wersja dwudyskowa. Cieszę się, że mamy ją w swojej, naszej w sumie kolekcji. Oczywiście kupiliśmy pierwszą część Need for Speed, również na PlayStation 1. Pamiętacie tą grafikę? Kiedyś to robiło wrażenie, jak to pięknie wyglądało. Dodatkowo mój syn kupił sobie na konsolę Wii bardzo dobrą grę, czyli Super Mario Galaxy 2. Płytka jest lekko porysowana, ale wyczyścimy ją, wypolerujemy i powinna działać bez problemu. Ta gra naprawdę była wyśmienita, zarówno część pierwsza, jak i druga. Dlatego cieszę się, że jest w mojej kolekcji. A dla mojego dobrego przyjaciela Retro Ravena kupiłem specjalnie dla niego koszulkę, t-shirt z filmu Top Gun, bo sami dobrze wiecie, on jest wielkim fanem tego filmu, więc proszę bardzo, jest zakupiona koszulka z filmu Top Gun z 86. A dla siebie kupiłem trzy filmy na VHS-ie, czyli Gwiezdne Wojny, epizod 6, 5 i 4. Bardzo się cieszę, bo jest to akurat jeszcze ta wersja, która nie została zmieniona, zmodyfikowana przez Lucasa w dalszych odsłonach. I to wszystko, moi drodzy. Cieszę się, że ze mną byliście. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Dajcie subika, dajcie łapkę do góry, a my się widzimy w następnym materiale. Cześć!